Dziękuję Bóg zapłać za zaproszenie, za to, że niebo daje taką łaskę, że możemy się spotkać. Was wszystkich tutaj zebranych Maria wybrała, żebyście właśnie w tym czasie byli w tym miejscu. Mnie też na to spotkanie bardzo mocno pociągnęła i wierzę, że stoimy tutaj wszyscy w autorytecie Jezusa Chrystusa i Jemu przez niepokalane serce Marii będziemy się oddawać. Ja już to spotkanie oddałem przez serce Matki, sercu Jezusowemu. Nie jest to spotkanie z autorem książek, takim jestem. Nie jest to spotkanie z dziennikarzem, takim jestem. Ale to, mam nadzieję, będzie spotkanie z żywym Bogiem. Że tu wszyscy otworzycie swoje serca na to działanie Boże, które będzie owocować. Być może nie od razu, choć też tak być może będzie, ale że na pewno w odpowiednim momencie waszego życia da ten plon bardzo mocny, konkretny na dany moment. O tym wie sam Pan Bóg, a my musimy tylko swoje serce na to Boże działanie i prowadzenie otworzyć. Przywiozłem także tutaj gazety, które są na podejściu, one są za darmo. Jeżeli będziecie mieli takie pragnienie, tam jest pełne moje świadectwo, będziecie mogli je przeczytać i zorientować się w sytuacjach, których dzisiaj nie podejmę, bo trudno o wszystkim w tak krótkim czasie powiedzieć. Skoncentruję się na dwóch rzeczach. Świadectwo, to jest ważne, trzeba świadczyć. Musimy wszyscy bardzo mocno ewangelizować. Jesteśmy do tego zobowiązani. Wszyscy jesteśmy ewangelizatorami. I takie sytuacje, które przydarzają się w naszym życiu po rozeznaniu, trzeba bardzo mocno, po prowadzeniu pasterza, trzeba bardzo mocno też i konkretnie przedstawiać, żeby było wzmocnieniem wiary dla innych. Dzisiejsze czasy potrzebują świadków i to jest bardzo ważne. Ja akurat zostałem powołany z takiego środowiska, które jest bardzo dobre do komentowania, ponieważ w tym środowisku jest skumulowane zło. Jest bardzo dużo tego zła. Jest zgromadzone w takich z pozoru błahych stwierdzeniach, bo pycha, jak się o niej mówi, to nie jest jakimś takim wyrazem, który wywołuje zgrozę. Brak pokory też od razu nie daje w sercu jakiegoś takiego wow, że to jest coś nagannego, chociaż jest zatrważające. Więc pycha i brak pokory to są takie cechy, które są charakterystyczne dla mojego środowiska, w które byłem zanurzony po uszy. I przede wszystkim egoizm. Egoizm, który stawiał mnie w miejsce Pana Boga, który postawił mnie w miejsce Pana Boga. To jest charakterystyczne dla środowiska muzycznego, ale także i dziennikarskiego. Stąd dziękuję Maryi, że dała tę łaskę, że wyprosiła dla mnie tę łaskę u Najwyższego, żebym mógł stanąć i świadczyć. Zacznę od bardzo konkretnej rzeczy. Kierunek niebo. To tak od razu uśmiechnąłem się, jak dostałem propozycję. Ojciec Sylwester dał znać. Mówię, kierunek niebo. Przez 4 lata organizowałem festiwal międzynarodowy muzyczny, który się nazywał Kierunek Olsztyn. Do Olsztyna sprowadzałem zespoły z bloku wschodniego, z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji, z Litwy, a także i ze Słowacji i z Polski. Tworzyłem międzynarodowy festiwal kultury rockowej. Wydawało mi się to czymś najważniejszym w moim życiu, tym celem i realizacją pomysłu na siebie i całkowicie pokazującą mnie w tym spełnionym. I kiedy przestałem organizować ten festiwal, kiedy dotknęła mnie łaska Boża, zorientowałem się, w jakim byłem błędzie i w jakim stałem fałszu, bo nie powinienem stawiać kierunkowskazu w jakieś takie bardzo ludzkie, wypełnione hedonizmem miejsce, a powinienem je stawiać w zupełnie inne. I tak dzisiaj będziemy stawiać kierunkowskaz do prawdziwego źródła szczęścia i miłości, jakim jest Jezus Chrystus. Dlatego też proszę, nie wstawajcie, ale pomodlę się, żeby nas wszystkich ogarnął Duch Święty, żebyście otworzyli teraz swoje serca, tak w myśli, powiedzcie sobie, otwieram moje serce, Duchu Święty, na Twoje działanie. Daję Tobie tę szczelinę, tę taką małą ryskę na moim sercu. Ja wiem, że to jest trudno, bo codziennie, kiedy się rano budzę, często zapominam nawet zrobić znak krzyża. Kiedy potem idę w dzień, jest tyle obowiązków, że kiedy chcę zwrócić się do Ciebie, to jak się potknę, to wtedy powiem o Jezu. Ale to dobrze, bo wtedy pojawia się świętość, pojawia się imię Pana Jezusa i to pokazuje, że nawet w takiej banalnej chwili jesteś w stanie swoją myśl zupełnie nieprzemyślanie, ale pociągnąć do Niego. Duchu Święty, działaj. Działaj w te serca, działaj w te umysły, działaj w te ciała, w nas wszystkich, żeby po tym spotkaniu, kiedy rozjedziemy się do swoich domów, do swoich rodzin, kiedy rozjedziemy się,
własne środowiska szkolne, kolegów i w pracy, w towarzystwa, które często odpychają Pana Boga, żeby poprzez nasz gest, nasze spojrzenie, nasze ciało, żeby było widać, że jesteśmy ludźmi niosącymi dobrą nowinę, że jesteśmy ludźmi, którzy idą drogą za Chrystusem, którzy mają mocno w sercu zapisaną nadzieję, miłość i wiarę. Przyjdź, Duchu Święty, i działaj. Oddajemy się Tobie. Maryjo, Matko Boża Kietrzwałcka, módl się za nami. To spotkanie jest Tobie zawierzone. Amen. Często na spotkaniach powtarzam, że jestem młodszy od wszystkich uczestników tego spotkania. Dzisiaj wiem, że już nie, że nie jestem młodszy, ale jestem młodszy od was wszystkich, tak w większości, ponieważ tak naprawdę mam 7 lat, ale tak jak sobie policzę, no dodam sobie kilka, 9 lat mam. Tak naprawdę mam 9 lat. Wtedy bardzo mocno uderzyła mi łaska Boża i stary ja został cały wypalony. Tamten człowiek został skruszony, wypalony i narodził się nowy. Dlatego też nie jest fałszem to stwierdzenie, chociaż widzicie pana, który ma siwą brodę. A gdzie dziecko ma siwą brodę? W ogóle nie ma brody, ale tak jest. 7 lat, bo 7 lat już mówię świadectwo, ponad tak 7 i kilka miesięcy. Wynikło jest to z tego, że raz wydarzył się cud w moim życiu, to nie jeden, o nim opowiem. Ale przede wszystkim to, że byłem przez wiele lat w środowisku nieprzyjaznym Panu Bogu. Stałem się letni, stałem się taki neopogański nawet, że swoją wiarę zostawiałem przed drzwiami pracy, radia, przed wejściem na scenę, bo byłem konferansjerem, przed każdą decyzją podejmowaną zostawiałem Pana Boga z boku. Nigdy nie konsultowałem swoich decyzji z Jezusem Chrystusem. Zawsze sam decydowałem o sobie w swoim życiu. Nie oddawałem go. Nawet w pewnym momencie swojego życia nie wiedziałem, że tak można zrobić. Zupełnie zamknąłem się na działanie Boże. Chociaż Pan Bóg cały czas mnie dotykał, cały czas do mnie mówił i próbował dotknąć mnie swoim działaniem poprzez różne sytuacje, które mi się w życiu przydarzały. Musiał zrobić to bardzo mocno i to zrobił. Ale to tylko po to, dzisiaj już wiem, chociaż myślałem, że to jest przekleństwo, ale okazało się łaską ratującą moje życie i mojej rodziny. Ponieważ zostałem dotknięty cierpieniem, bardzo poważnym cierpieniem. I dzisiaj wiem, że gdyby nie to cierpienie w moim życiu, nie wszedłbym na tę drogę za Jezusem. Że to cierpienie było potrzebne. Wypadły mi dyski z kręgosłupa, miałem bardzo duże kamienie w nerkach, a wcześniej, prawie w tym samym czasie, bo to jest różnica kilku miesięcy, otrzymałem informację, że będę zwolniony z lukratywnej pracy, która przynosiła mi bardzo duże pieniądze. Dosłownie z miesiąca na miesiąc ta decyzja zapadła. I w mojej sytuacji człowieka, który się poruszał w kręgu celebrytów, który przeprowadzał z nimi wywiady, który w sumie stał się takim lokalnym celebrytą, ponieważ rządziłem w mediach na Warmii i Mazurach, wszędzie byłem widziany i w radiu, i w telewizji, bo miałem programy, organizowałem duże imprezy muzyczne. Stałem się nikim. Dosłownie w jeden moment utraty pracy i tego cierpienia fizycznego. Po utracie pracy odwróciło się ode mnie środowisko, w którym brylowałem, a fizyczne dotknięcie kazało mi stanąć wprawdzie sam ze sobą. Kim jestem? Co powinienem w życiu robić i tak naprawdę jak kierowałem swoje życie. Zostałem w ciszy. Tej ciszy nigdy nie miałem w życiu. Zajmowałem się muzyką i to muzyką metalową przede wszystkim, ale nie tylko, bo organizowałem festiwale muzyki reggae, muzyki elektronicznej, prowadziłem listę przebojów, więc muzyka pop i disco była bardzo mi bliska również, a także festiwale muzyki punkowej. Więc spektrum było olbrzymie, ale przez to nie przebywałem w ciszy. Całkowicie wyrugowałem ciszę ze swojego życia. A co to jest cisza, jak ja zamilknę? Rodzi się jakiś komunikat w myśli, w sercu. Cisza to jest miejsce spotkania z Panem Bogiem.
zaglądam do swojego serca. Zły szatan tak skomplikował moje życie, żebym nie miał chwili ciszy na spotkanie z Panem Bogiem. Żebym nie usłyszał Jego głosu. Kiedy po pracy wracałem do domu, to zawsze samochód i oczywiście płyta kompaktowa i muzyka, i to muzyka bardzo mocna. Uwielbiałem słuchać AC/DC w samochodzie, uwielbiałem i Rammstein, uwielbiałem mocne, bitowe brzmienia, takie dark techno również mocno brzmiało w samochodzie, bo bit był bardzo dobry. I to powodowało, że kiedy potem szedłem na spoczynek, cały czas muzyka była w mojej głowie, bardzo mocno się kręciła i nawet kiedy nikt się do mnie nie odzywał, ja nie mówiłem do nikogo w domu, we mnie cały czas ta muzyka brzmiała jak ze 100-watowych kolumien. Cały czas. Nie było możliwości nawet w tym wszystkim, żeby się przeżegnać. Ja szedłem spać z myślą, że się przeżegnam. I z taką myślą zasypiałem, nie robiąc znaku krzyża, nie oddając nocy Panu Bogu, nie oddając mojego snu Panu Bogu. Dalej mi się to wszystko tam kręciło. Kiedy wstawałem, było ponownie. Często jest tak, pewnie widzicie po swoich rodzicach, że jak rano wstają, to od razu jest telewizja śniadaniowa albo włączony jakiś kanał info, a nie ma rozpoczęcia dnia od modlitwy. Kiedy młody wstaje, to sięga po komórkę, która już jest przy poduszce. Dlaczego? Bo jest podłączona gdzieś tam do kontaktu, całą noc się ładuje, prawda? Młody człowiek, pewnie wy jesteście tego świadectwem w jakiejś części, zasypiacie z komórką, gdzie już jest włączona muzyka, bo koi gdzieś tam do snu. W nocy, jako że telefon jest podłączony, więc cały czas to gdzieś tam brzmi, budzicie się rano i znowu muzyka w głowie. Już nie ma czasu, żeby się nawet przeżegnać, wywiesić tej flagi na ten dzień, flagi, w której jest oddanie tego dnia Bożemu prowadzeniu. I to jest działanie złego, bardzo niewidoczne. Bardzo niewidoczne, bo tego nie dostrzegamy. Przez całe swoje życie tego nie dostrzegałem, że jestem wmanewrowywany, całkowicie wmanewrowywany. Idę drogą na zgubienie swojej duszy przede wszystkim, ale jako dziennikarz, który działał i konferencjer, i organizator festiwali, jako działał na rzesze ludzi, to złe oddziaływanie było na nich, na tysiące ludzi. Bardzo popularna stacja radiowa w regionie, koncerty, które prowadziłem, to tysiące ludzi, kilkanaście tysięcy ludzi. I komunikat nieboży do nich przedstawiałem ze sceny, jako konferencjer. To jakie to było oddziaływanie? To, co działo się we mnie, przekazywałem innym. To jest to samo, co dzieje się w muzyku, który tworzy piosenki, kompozycje, teksty z intencją, taka akurat jest w jego sercu. A że jest to depresja, że jest to niewiara, że jest to nihilizm, albo z drugiej strony hedonizm, czyli czerpanie mocno z życia rzeczy, pokusy, które idą, przyjmowanie ich, przekazuje potem to w takiej intencji swoim słuchaczom, którzy identyfikują się najczęściej ze swoim idolem, z artystą, bo chcą być jak oni. Czy chcecie być jak Jezus Chrystus? Czy chcecie być jak Jezus Chrystus? Każdy z was odpowiada sobie w sercu i odpowiada teraz, że tak. A teraz wyobraźcie sobie, że wychodzimy z tym postanowieniem na ulicę. Wrócicie do swoich szkół, do swoich środowisk. I co zrobicie z tym, że chcę być jak Jezus Chrystus? To jest bardzo trudne, bo droga bycia chrześcijaninem, katolikiem jest bardzo trudna. To nie jest łatwa droga. Łatwiej wcielić się w swojego idola, założyć skórę, zrobić sobie tatuaże jak on i być jak on. Być jak każdy idol, który sprawia nam taką chwilową przyjemność. I często w takiej wizualizacji się stajemy. Ja chciałem być jak metalowiec. Chciałem być jak muzyk zespołu Metallica. Nosiłem skórę, nosiłem takie dżinsy, nosiłem takie same buty jak oni, takie same koszulki. Wtedy to był czas jeszcze, że trudno było dostać markowe ciuchy, więc wydawało się ostatnie pieniądze. Za pierwszą swoją wypłatę kupiłem sobie Ramoneskę. Nie można było dostać, była szyta, specjalnie na zamówienie. Do tej pory się trzyma idealnie. Pomimo upływu lat, ani jeden koncert przeciągnęła się po błocie i po ziemi. Pierwsza wypłata. I to była jedna skóra. To jakie miałem w sobie myśli, co było w moim sercu, że to stało się takie dla mnie najważniejsze, żeby wyglądać jak moi idole, żeby się z nimi utożsamiać. Czy utożsamiasz się z Jezusem Chrystusem? Czy chcesz być taki jak On? Wyobraźcie sobie, że
są sytuacje, że niektórzy to biorą dosłownie. Byłem ostatnio w Asyżu i widziałem jednego pielgrzyma, który, ja mówię, nie, idzie święty Franciszek na boso, w bardzo wytartym ubraniu, z kapturem, z kijem. Ważne jest to, co dzieje się w sercu, mówię o sobie. Ważne to, za kim chcę iść w sercu. Bo wizualnie mogę wyglądać różnie, ale to jest ważne, co było w moim sercu. A w moim sercu przez te lata nie było Pana Boga, byłem ja. Jest taki zespół, który się nazywa Rush, to jest taki zespół kanadyjski, to jest legenda muzyki rockowej. Takie trio, nawet jeden z muzyków jest związany z Polską poprzez swoich tam przodków. Zespół, który w swoim logo ma odwrócony pentagram. Wiemy, że wiecie pewnie, że pentagram to jest symbol okultystyczny i satanistyczny. Odwrócony pentagram oznacza filozofię obiektywizmu. To jest filozofia, która stawia człowieka w miejscu Boga. Człowiek jest najważniejszy. Dla siebie przede wszystkim. Jak dba, to tylko o własne szczęście, nie szczęście innych. Może znajdzie czas jakiś tam na kogoś innego w przyszłości, ale przede wszystkim dba o siebie. I w ten odwrócony pentagram jest wpisany nagi człowiek. Człowiek, Bóg. I ogólnie przemysł muzyczny, intencja w tym przemyśle muzycznym jest właśnie taka. Być może poprzez to, że się stoi na scenie, ze sceny łatwiej kogoś widzieć, w światach wygląda imponująco, jak jeszcze go kamera bierze i pokazuje w telewizji, to jest wielkie wow. Potem spotykamy takiego muzyka, myślimy, że ma 1,95 m, a ma 1,54 m, prawda, w rzeczywistości. Kamera robi niesamowite rzeczy. Znam jedną telewizję, która odchudza, lubię w niej bywać, ale to jest telewizja katolicka. Inne pogrubiają wszystkie. Tak kamera bierze, tak kamera bierze. I można się w tym zakochać. Miłość własna. To nie jest przykazanie miłości. Można się w tym zakochać. Podstawowym obowiązkiem mnie jako dziennikarza radiowego, speakera i prezentera było zakochanie się w swoim głosie. Kiedy ja mówię do ludzi, to mówię w słuchawkach. W słuchawkach słyszę swój głos. Ja miałem obowiązek pokochanie swojego głosu, bo jak mogę przemawiać do ludzi przez radio, nie lubiąc siebie, nie lubiąc swojego głosu? Ale czy ja lubiłem słuchaczy? Czy ja, mówiąc do słuchaczy, miałem intencję właśnie tej miłości, żeby słyszeć, bo nie widzę, ale słyszeć, że ja mam po drugiej stronie Jezusa Chrystusa? Jak zobaczę słuchacza, to będę widział w nim Jezusa Chrystusa. Teraz to wiem. Że to jest obowiązek nas, żeby w drugim człowieku, w was tu, w każdym i w kapłanie, niezależnie kto, w każdym człowieku widzieć Jezusa Chrystusa. A ja tam słyszałem tylko siebie i ja się odbijałem od słuchaczy do siebie. Ja, wielki Pan z radia i z telewizji, ponad wszystkich, tyle wywiadów, tylu ludzi znanych. I co z tego? Dzisiaj było piękne kazanie o świętym Piotrze. Mam na drugie Piotr. Bardzo do mnie dotarło. Jak to często człowiek się topi w życiu. Ja się topiłem dosłownie w bagnie swojego grzechu. Wpadłem w ten grzech przez to, że stałem się Bogiem dla siebie. Nie zauważałem tego momentu, bo czerwony dywan to pięknie wygląda. Jak się czerwony dywan rozkłada, to po to, żeby otrzymać jakąś nagrodę. Oscary są rozdawane, nagrody Grammy w przemyśle muzycznym, filmowym. Jakieś wyróżnienia, medale. Ten czerwony dywan to symbolizuje, że on gdzieś prowadzi, niby prowadzi do sukcesu, ale on prowadzi nie do sukcesu, on prowadzi do takich, tam nas nie widać, bo to jest zupełnie na horyzoncie, ale tam nie ma miejsca numer jeden. Tam jest przepaść, tam jest czeluść, bo do tego prowadzi stawianie siebie w miejsce Pana Boga. A to trudno zauważyć. U świętego Pawła, drugi apostoł, tak nam dany bardzo mocno, to jest to, co było związane z opadnięciem łusek z oczu. Że człowiek idzie przez życie z tym stawianiem siebie na pierwszym miejscu i wydaje mu się, że to jest prawda. Mi się wydawało, że to jest prawda, to jest oczywistość. Nie może być innej sytuacji. I nagle, kiedy dotyka cię łaska Boża, spadają te łuski, stajesz w takiej prawdzie, że nie możesz nic zrobić, tylko płaczesz, płaczesz. Łzy się leją. Bo stanąłeś w prawdzie. Zobaczyłeś, w jakim fałszu było to życie prowadzone i jak zły ciebie w to, na tę drogę wrzucił już od najmłodszych lat. Mówię do was wszystkich niezależnie od wieku. Święty Jan Bosko miał 5 lat, jak służył do mszy świętej i nosił mszał ciężki.
Więc każde z was jest już na to słowo przygotowane, żeby je odbierać. To nie jest tak, że ta świętość jest dopiero dla siwych brud i siwych włosów lub po śmierci. Sytuacja, w której całkowicie się zagmatwałem, chcąc być muzykiem, potem będąc konferansjerem, dziennikarzem muzycznym, brylując w towarzystwie ludzi nieprzyjaznych Panu Bogu. I to jest dobre, bo to też w Piśmie Świętym na to się natkniecie. Kto z kim przestaje, takim się staje. Tak do przysłowia to teraz sprowadzając. Jeżeli jesteś w takim środowisku ludzi nieprzyjaznych Panu Bogu, staniesz się, czy chcesz, czy nie, staniesz się. Jak będziesz świadkiem, to oni od ciebie odejdą. Jeden się nawróci, przyzna ci rację, będziesz chwalił Pana Boga za to, że miałeś tę radość mówienia o Panu Jezusie. Ale odejdą od ciebie. Dlatego przytoczyłem wam sytuację mojej utraty pracy, kiedy w tym bólu, bo to praca, czyli takiej codzienności fizycznej, zwróciłem się do Pana Boga, to towarzystwo uciekło. Miałem znajomych w przemyśle fonograficznym, prezesów, dyrektorów. Myślałem, że pomogą, dadzą pracę, nic z tego. Już nie byłem do niczego potrzebny. Żeby nagrać płytę Edycie Górniak, byłem potrzebny. Żeby nagrać płytę zespołowi NA, byłem potrzebny. Żeby współpracować przy innych produkcjach znanych artystów, byłem potrzebny. Ale jak już nie byłem menadżerem studia nagraniowego, to co mogłem im dać? Uścisk ręki? Uśmiech? Oni tego nie chcieli. Potrzebowali normalnych, materialnych rzeczy do własnego rozwoju osobistego, do stawiania siebie w miejsce Pana Boga. Przyszedł taki moment, dla kapłanów to na pewno też bardzo ważny, ja go wspomnę, bo powinien być bardzo ważny dla każdego. 2005 rok, Droga Krzyżowa, telewizja, Święty Jan Paweł II, jego przytulenie do krzyża. Nie widać twarzy, widać jego zgarbione plecy, głowa i to przytulenie do krzyża. I są rozważania. Rozważania przygotowane przez przyszłego papieża Benedykta XVI. I to był ten moment, gdzie wielu, którzy oglądali to w telewizji, byli przypadkowymi widzami. W większości ochrzczeni w Polsce, nasz kraj, chrześcijański, katolicki, maryjny, rodzice dbają w odpowiednim momencie i tak samo ja, ochrzczony po pierwszej komunii bierzmowaniu, już z sakramentem od wielu lat małżeństwa, patrzę, tak jak cały świat, na to, co się dzieje i nastąpiła wtedy bardzo ważna sytuacja. Nastąpiło wtedy mocne wylanie Ducha Świętego. Właśnie w tym momencie Drogi Krzyżowej, w tym cierpieniu, w tej drodze za Chrystusem w cierpieniu nastąpiło wylanie, które mnie bardzo dotknęło. Duch Święty się wylał i dotknął mnie, bo samo spojrzenie na papieża otworzyło moje serce na działanie Boże w tym momencie, na to, co się działo, bo ogarnęło mnie wzruszenie, ogarnęła mnie miłość w tej sytuacji do Niego. I zaczęły się dziać rzeczy. Powoli, powoli zacząłem się zastanawiać, czy ja dobrze robię, że z satanistami przeprowadzam wywiady do radia, że zapraszam ich do studia, że gram muzykę artystów, którzy bluźnią. Czy to dobrze, że gram muzykę artystek, które się rozbierają na scenie, kusząc innych. Czy to dobrze, że prezentuję muzykę artystów, którzy występują przeciwko 10 przykazaniom, którzy atakują dekalog, którzy atakują rodzinę. Pytania się zaczęły rodzić, ale nie byłem w stanie sam tego przemóc. Miałem całą, dosłownie, tak się rozglądam za sobą, miałem ściankę płyt, miałem tysiące płyt, bo mi wytwórnie fonograficzne za darmo płyty wysyłały do domu. Teraz to pewnie miałbym je wszystkie w telefonie, ale wtedy tak nie było jeszcze takiego rozwinięcia techniki. No pewnie miałbym tych telefonów kilka, ale ścianka cała. I spojrzałem i nagle zacząłem zauważać, że prawie każda z tych płyt nie ma wartości. Wyciągam płytę, jest bez wartości. Wyciągam kolejną płytę, ona nie ma nic dla mnie wartościowego. A to były płyty, za które bym życie oddał jeszcze wcześniej,
dosłownie stanąłbym w takiej obronie, że krew by się polała w imię tego swojego ideału muzycznego, że to jest najważniejsze, moje najważniejsze, ja najważniejszy. I moment, kiedy postanowiłem zrezygnować z dyrektorowania dużego festiwalu rockowego, bo zauważyłem jedną rzecz, no nie można służyć dwóm panom. Nie można Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Ja tę świeczkę paliłem, zapraszając zespół Armia na scenę, bo śpiewali Jezus Chrystus jest Królem, i zespół Maleo Reggae Rockers, bo lider śpiewał Jezus Chrystus żyje w Twoim mieście, ale kolejne zespoły to było diabelstwo. Nie będę mówił nas, po co wam mącić w głowach. Było diabelstwo. Zespoły, które bluźniły. I to bezpośrednio. A ja taki zadowolony. Pan Grzegorz zaprosił dwa zespoły. Super katolik, no nie? Swoje zrobił, okej. Okay. Impreza się toczy dalej. Wysięgnik, skok na bungee. Chłopaki płacą tam po 25 zł, 30 zł, do 50 zł. Ale dziewczyny mogą za darmo. Jeżeli będą skakały, topless. Skakały. Piwo? Non-stop. Alkohol ciężki? Nie. Wódka? Nie. Żadne takie rzeczy. Ale piwo? Przecież to jest taki napój. Niech piją. Ma 16 lat? Niech pije. 15? Niech pije. Jedna puszka, druga, co tam? Teraz są takie festiwale, że swoje nazwy mają na puszkach od piwa, prawda? Niech sobie piją napoje. Niech nawet i będzie 2%. I się zaczyna. Zaczyna. Tylko, że to nie idzie w górę, tylko w dół. I to robiłem. I to wam się przyznaję. To robiłem. Ale myślałem, że robię dobrze. Że robię imprezy dla młodzieży, gdzie się wszyscy bawią w czasie wakacji, spędzają dobrze czas, pójdą sobie w pogo pod scenę, dobre zespoły zagrają, potem pójdą do namiotów, co tam się dzieje, kto tam wie, to ich sprawa. Powiedziałem nie. Pierwsza myśl to też natchnienie Ducha Świętego, bo sam z siebie bym tego nie zrobił. Duch Święty, nie możesz prowadzić tego festiwalu. Musisz odejść. Taka myśl, ale taka badrążąca. No jak to? Przecież to są pieniądze. Dyrektor festiwalu. To są pieniądze. No jak ja mogę? No słuchajcie, taki pieniądz sobie rzucić w błoto? Komuś oddać? Przecież on mi się należy ten pieniądz, nie komuś innemu. I sytuacja, w której już tak mocno miałem, nie możesz. I mówię nie. Jeszcze miesiąc przekonywania, potem cisza. Mówię, tak łatwo było to zrobić? Jaki pokój w sercu? Skąd ja mam ten pokój w sercu? Że ja nie żałuję tego, że to rzuciłem. I posypało się lawinowo. Do momentu, w którym tęsknota powrotu zaczęła przychodzić w pokusie, że może zastanów się. No jest rodzina. Coraz szybciej on tak działa i kusi, tak za uchem siedzi i mówi. Jest rodzina, no co ty stary, trójkę dzieci masz, nie wygłupiaj się. Masz 20-letni samochód, nie wygłupiaj się. I tak dalej, pewnie byś chciał chodzić 3 dni na basen, no nie, bo inaczej będziesz grubasem. No słuchaj, chodź na ten basen, będziesz sobie pływał, no nie. A garnet tam kosztował, dosyć dobry, bo taki olimpijski basen wybudowali w Olsztynie, więc tak. Mówię, no dobra. I tak sam sobie mówiłem. I przyszedł moment właśnie tego doświadczenia, utraty pracy i kręgosłupa połamanego. Tak Pan Bóg musiał mnie dotknąć w taki sposób, bo ja bym wrócił do starego życia, gdyby nie to cierpienie. Dopiero w tym cierpieniu zauważyłem jedną rzecz, że nie zawierzyłem swojego życia Jezusowi. Że nie zrobiłem tego. Ani razu nie powiedziałem, Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, ufam Tobie. Jezu, oddaję Tobie moje życie, mojej rodziny, moich dzieci. Zanurzam w krwi wszystkich, których spotkam każdego dnia. Twojej, Panie, oczyszczaj, uzdrawiaj. Nie robiłem tego. I przyszedł moment, kiedy już byłem po wizycie u lekarza, miałem już skierowanie, słuchajcie, na operację. Miał ktoś z was operację? Pewnie ktoś tu się znajduje, kto miał operację. Ja miałem dosłownie tak, jak dzisiaj mówił ojciec z tą strzykawką. Dla mnie pielęgniarka miała już 3 metry, wyglądała jak niedźwiedź z grizzly, a to, co miała w ręku, to była dubeltówka, prawda? Tak się bałem i trząsłem. I słuchajcie, wychodzę z tym skierowaniem, patrzę, tak ludzie sobie prykają, jak w filmie.
Ja sobie stoję, oni sobie chodzą, każdy ma swoje sprawy. I mówię, nie, Duch Święty, trach. Mówię, jadę Giedrzwałd, Matka Boża mnie uratuje. Taka myśl. Wcześniej w ogóle nie byłem z pielgrzymką w Giedrzwałdzie z modlitwą. To jest miejsce, gdzie się objawiła Matka Boża w 1877 roku. 3 miesiące, jedyne uznane przez Stolicę Apostolską objawienia Matki Bożej w Polsce. 160 objawień Matki Bożej dla dwóch dziewczynek, 12-13-letniej, Justynki i Basi. A ja 16 kilometrów mam do tego Giedrzwałdu. No ludzie, do Giedrzwałdu 16 kilometrów to Medjugorje, Lourdes, La Salette, po świecie się włóczą ludzie. Ja już myślę, co tu zrobić, jak tu samolotem polecieć, a ja 16 kilometrów mam do Giedrzwałdu. Lekarz zabronił mi jeździć samochodem, żeby w pozycji siedzącej długo nie być. 2 kilo nie mogłem nosić w ręku, więc żadne zakupy. W tajemnicy przed rodziną do Giedrzwałdu, rano jadę, żona w pracy, dzieci w szkole, więc nikt nie wie, co ja robię, prawda? Może cały dzień leży tam chory w tym łóżku i jęczy. Więc ja w samochód pojechałem, wchodzę do kościoła. Słuchajcie, tam jest taka piękna sytuacja, że nad prezbiterium są witraże. I rano, jak słońce staje nad Giedrzwałdem, to przez te witraże piękne światło wpada do kościoła. Nad tabernakulum jest obraz Matki Bożej Giedrzwałdzkiej. Ma kilka wieków ten obraz. Wchodzę do kościoła, nikogo nie ma, wyobrażacie sobie, w ogóle kościół otwarty, 9 rano, nikogo nie ma, wchodzę i tak spojrzałem, mówię, Panie Jezu, witam się z Panem Jezusem, patrzę na Jego Matkę, na naszą Matkę, a te światła z tych witraży ożywiły całkowicie jej twarz. Ja patrzę, że nie jest obraz, tylko mówię, żywe oczy na mnie patrzą. Na kolana, na posadzkę. Myślałem, że sobie przyjdę, usiądę w ławeczce, no, miękki klęcznik, pod pupą też jakieś poduszki, jakoś tam się pomodlę, a tu nie, na kolana. Na kolana proś, na kolana uwielbiaj, na kolanach. Módl się, a nie modliłem się na różańcu. Macie swoje różańce? Macie swoje, ale z pierwszej komunii macie jeszcze różaniec, ktoś ma? No pięknie, nie wstydźcie się, takich rzeczy nie można się wstydzić. To jest świadectwo, jak mówisz, że masz różaniec, że się modlisz. Nawet jak się nie modlisz, to miej ten różaniec. Przyjdzie taki moment, że po niego sięgniesz. U mnie też tak było. Był w domu różaniec, ja się na nim nie modliłem, nawet nie potrafiłem z pamięci powiedzieć nic, tylko musiałem do książeczki, do nabożeństwa, bo nie znałem, mi się myliło. I w momencie, kiedy już zwróciłem myśli, serce do Boga, miałem różaniec przy sobie. Nie potrafiłem z pamięci się modlić, ale miałem różaniec. I w każdej takiej sytuacji kryzysowej, która do mnie przychodziła, łapałem ten różaniec. Albo przytulałem do policzka sobie ten różaniec, do serca przytulałem. I mówię, tak zawsze od tamtego momentu ze mną był. I kiedy już pojechałem do Giedrzwałdu z tym cierpieniem, to już potrafiłem powiedzieć na pamięć różaniec. Już miałem to w głowie. I tam przyszło mi odmówić całą część różańca na kolanach, gdzie nie mogłem, nie czułem bólu, nic nie czułem. Modliłem się i słuchajcie, nieraz tak niektórzy mówią, że modlitwa przynosi przyjemność. Nieraz jest tak, ojejku, jeszcze ileż tam na tych kolanach można, no nie wytrzymać, też to bolą te nogi. Albo ojejku, jeszcze ile to nabożeństwo różańcowe trwa, no jak ten ksiądz skończy, te rozważania takie długie. I można, naprawdę, jest łaska i dobrze, że Pan Bóg nie daje takiej ustawicznej łaski i szczęścia w tej modlitwie, bo ją będziemy mieli tam w niebie, ale daje taką namiastkę. Nieraz tak nas trafia to namiastką. Ja taką namiastkę właśnie doznałem wtedy, tej modlitwy, gdzie czułem się, jakbym był unoszony tam prawie do tego obrazu. I tak w tym uniesieniu, w tym szczęściu, że się modlę, że tu jestem, zapomniałem, co jest wokół mnie, tak patrzę w oczy Matki Maryi. I nie wiem, skąd mi to przyszło, bo ja tej formuły wcześniej nie miałem, nie czytałem. I mówię, zawierzam się przez Twoje niepokalane serce przy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Powiedziałem tak. I zdarzyło się. W jednym momencie, trach, całe ciepło przez ciało mi przeszło, ale tak momentalnie. Mówi się, że jest coś gorącego. Dotykamy czegoś gorącego, to parzy. To nie parzyło. Było takie gorące, ale nie parzyło. I w jednym momencie zrozumiałem. W jednym momencie zrozumiałem. W jednym momencie zostałem wypalony, skruszony. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, byś został tylko Ty, jedynie Ty, Jezu Chryste. Jedynie Ty, żeby nic mnie nie przysłoniło Ciebie.
I tak mnie Maryja przez swoje serce pociągnęła do Chrystusa. W tym jednym momencie zapomniałem, że mnie tam bolą plecy, zapomniałem, że mam coś z tym kręgosłupem, bo dostałem najważniejszą rzecz, łaskę wiary w jednym momencie. Co by było, gdybym wyszedł stamtąd uzdrowiony, gdybym po miesiącu mówił, no pewnie lekarz się mylił, jednak miałem też wszystko w kręgosłupie dobrze, zacząłbym sobie robić tłumaczenia, tak jak to się często w życiu robi, coś się tłumaczy. Zwłaszcza cudowne wydarzenie w swoim życiu się tłumaczy i się nakłada na to 50 nakładek lub jeszcze więcej. Więc łaskę wiary dostałem, a kręgosłup też wyleczony. Też wyleczony do tej pory. Jedyny efekt to, że nie skorzystałem z basenu, więc tak to wygląda. Ale nie żałuję. Wielbię Pana Boga za to. Bądź Panie uwielbiony. Bądź Panie uwielbiony w każdym stworzeniu, w każdym człowieku, który stawiasz na mojej drodze. W każdym wydarzeniu mojego życia. A potem wyobraźcie sobie, miałem dwa duże kamienie w nerkach. Nieraz tak mężczyźni mają, to ostatnio dosyć często mają. I to są kłopoty poważne, ponieważ zazwyczaj te kamienie no, trzeba jakoś usunąć w zabiegu. Ale zanim to się zrobi, jest możliwość, że one same się tam pokruszą i usuną. No, trzeba doprowadzić za poradą lekarza najczęściej kieliszkiem koniaku albo piwem w gorącej wodzie w wannie, tak? Bo to ma takie działanie moczopędne i wtedy te kamienie się mogą rozkruszyć. Bóle w nerkach kamieni są porównywalne z bólami porodowymi kobiety. No tak mężczyźni mówią, bo chcą też nieraz tak pokazać kobiecie, ja też cierpiałem, prawda? I w moim przypadku rzeczywiście tak było. Moja żona to widziała, jak ja cierpię, bo byłem Spidermanem, chodziłem po suficie, jak mnie bolało. I wyobraźcie sobie, tam w Getrzwałdzie, w kaplicy domu pielgrzyma przy kopii obrazu Matki Bożej Getrzwałdzkiej te kamienie mi zostały rozpuszczone po czasie modlitwy o uzdrowienie po mszy świętej. Zawierzałem tam wspólnotę Holy Mary Team, działającą w Warszawie, gromadzącą ludzi związanych z mediami, którzy oddają hołd Maryi i chcą jej podziękować i stworzyć taki team, który w mediach będzie publikował różne materiały, filmy produkował, kierujących przez serce matki widzów do Jezusa Chrystusa. Bałem się pojechać do Częstochowy, gdzie było zawierzenie, bo mówię, po drodze mnie złapią bóle, jak ja sobie poradzę. No i przyszła myśl, znów Duch Święty, sam nie wpadłbym na to, przecież to takie proste, żeby dokonać tego zawierzenia właśnie w tym miejscu świętym, w Getrzwałdzie. Tam rezydują kanonicy, księża, którzy z okazji świąt noszą białe sutanny. Więc jak są święta, tam po kilku papieży chodzi często. I tak widać, człowiek się dziwi, no nie, jak to, jeden, drugi, trzeci, no ale nie, przecież papież nie ma go w Polsce. I tak to jest niesamowity widok i oni tam właśnie rezydują. Jeden z nich, ojciec Szajko, właśnie zdecydował się i mówi, Grzegorz, będziecie zawierzać się właśnie tu w Getrzwałdzie. I to nastąpiło i to poszło. Słuchajcie, do tej pory oczywiście używam tam tego wszystkiego, żeby nie dopuścić, bo to też tak nie można robić. Trzeba dbać o własne ciało. Ale dostałem znak z nieba. Masz, Grzegorz, proś, cały czas proś. Wy proście, szafarka łask, Maryja. To nie jest tylko dla ciebie. Wszyscy mogą, tylko niech proszą. Proście. Przychodźcie. Tak odkryłem Getrzwałd. Napisałem książkę w hołdzie Maryi właśnie o tym miejscu, żeby się też ludzie dowiedzieli. I to jest miejsce, które mnie uzdrawia cały czas, kiedy tam przyjeżdżam. To jest miejsce, gdzie matka okazała mi tę miłość matczyną, gdzie zrozumiałem, kim jest Maryja i czym jest testament z krzyża. To was odsyłam, już nie będę tego wątku rozwijał, ale że to jest moja matka. Że to jest moja matka. I ona mnie kocha matczyną miłością. A jaka jest matczyna miłość? Moja mama ta tutaj już nie żyje, ziemska. I wiem, jaką ona miała miłość do mnie, bo po jej śmierci znalazłem w jej rzeczach takie dowody tego, że się modliła za mnie. Że się modliła na różańcu, że przy chrzcie otrzymałem szkaplerz Matki Bożej.
czyli że zadbała o to, żeby mnie już oddać Maryi, chociaż sam o tym nie wiedziałam, nigdy mi tego nie powiedziała, ale to wszystko zostało znalezione. I że jak Maryja dostanie ciebie pod opiekę, to cię nie wypuści. To jest gwarant. Ale dawaj tę szczelinę na działanie Boże. Nawet jak przyjdzie ciemna noc wiary. Na jednego muzyka takiego satanistę w Polsce przyszła ta ciemna noc. Ona już jest tam od czasu, jak nie przystąpił do bierzmowania. I tak coraz bardziej się zanurza. Ale był taki moment, że pojawiła się białaczka, taka choroba nowotworowa w jego życiu. Był w szpitalu. Ma na imię Adam, ten muzyk. Piękne imię. A pseudonim ma demoniczny, dlatego nie mówię. I w tym szpitalu, jak był, wielu katolików w Polsce modliło się o jego uzdrowienie, żeby on został uzdrowiony, żeby wyszedł ze szpitala, żeby normalnie funkcjonował. Oczywiście każdy z modlących miał też nadzieję, że się nawróci. I to było według mnie możliwe w momencie, gdyby powiedział, nie wierzę w Ciebie, Panie Boże, ale no, jeżeli jesteś, działaj. A ta moc tych modlitw, które były, a on ten swój taki czarny parasol nad sobą wystawił, żeby one mu tam na niego nie spadały, ale ten parasol by wtedy zniknął. W momencie, kiedy wiem o tym, bo są świadectwa, że gdyby to zrobił, do niego, do szpitala przyszedł kolega z zespołu razem z takim okultystą z Rosji, plastykiem, który zaoferował, że namaluje okładkę ich najnowszej płyty z nazwą bardzo diaboliczną, i ofiaruje mu. Tylko, że potrzebuje jednej rzeczy do malowania tego obrazu. Wiecie czego? Znacie opowieść o panu Twardowskim na kogucie? Jeszcze niektórzy może znają. Co on takiego zrobił? Gdzie on na tym kogucie uciekał? Przed kim on uciekał w ogóle, ten Twardowski? Przed diabłami uciekał, tak? Bo w pewnym momencie powiedział, że odda duszę diabłu, podpisze cyrograf i to własną krwią, prawda? Pan Twardowski to zrobi, a potem mówi, no nie jestem taki głupi, żeby jednak duszę diabłu oddawać, trzeba uciekać przed diabłem. A gdzie człowiek ucieka przed diabłem? Do Pana Boga. On tam w kosmos wyruszył, szukając Pana Boga, i został na Księżycu. Ale tu podobna była sytuacja. Zażądał, żeby on dał mu jego krew do namalowania okładki tej płyty. I ten to zrobił. No i płyta powstała i sytuacja do tej pory jest taka, no, że cały czas ten czarny parasol jest otworzony przez niego nad jego głową. Intencja, jest bardzo ważna intencja w muzyce, jest bardzo ważna sytuacja, z jaką intencją jest muzyka tworzona. Ja na to nie patrzyłem, dlatego chłonąłem jak gąbka to wszystko, co mi przedstawiano, tylko dlatego, że mi się podobało. Podobało mi się brzmienie gitary, biorę. Podobała mi się linia melodyczna innego utworu, pop, biorę. Nie patrzyłem, co ten artysta sobą reprezentuje, jakie teksty są tych piosenek, jakie życie ten człowiek prowadzi. Kim ja się fascynuję? Dlaczego fascynuje nas? Dlaczego kochamy Jezusa Chrystusa? Bo to jest czysta miłość. To jest dobro takie, którego nie jesteśmy w stanie pojąć. Ja nie jestem w stanie pojąć tego dobra. Chociażbym chciał, nie jestem w stanie. A co w intencji takiego człowieka tworzącego taką muzykę jest, że się potem tym tak fascynuje, że to jest ważniejsze dla mnie niż Jezus Chrystus? Chcę mieć taki tatuaż? Chcę mieć taką brodę, bo teraz jest moda na brody, często wyglądają bardzo męsko właśnie tacy muzycy. Choć tutaj w zakonie jest naturalne. Taki przykład trzeba brać. O, od ojca Huberta na przykład. I wyobraźcie sobie, że to są rzeczy, które pociągają, ale rzeczy, które są na krótką metę, nie na stałe. To jest emocja, to często jest emocja. Nie można się emocji poddać. Ona opada. Znałem takiego muzyka, był perkusistą znanego zespołu heavy metalowego w Polsce, który działa, jest tak zwanym towarem eksportowym. No jak to ten zespół? Jest towarem eksportowym, więc jak się któryś z muzyków zużyje, to trzeba go wyrzucić. No i on się zużył, więc go wyrzucili. Zostawili, wzięli nowego, ruszyli dalej do Meksyku, do Japonii, do Brazylii na koncerty. No i Krzysztof musiał szukać sobie zastępczego zespołu. Znalazł inny zastępczy, ale bardzo dobrze znany, ale tylko polski zespół. Miał w sobie moc energii. Był jednym z najlepszych perkusistów w Polsce, jednym z najlepszych perkusistów w Europie. Poprzez stałość bycia w zespole, który jest bluźnierczy, satanistyczny, doprowadziło do tego, że wszedł w używki.
W ogóle to życie w tym przemyśle, kiedy się stawia siebie na pierwszym miejscu, wprowadza w różnorodne zagrożenia duchowe. Tym zagrożeniem nie tylko jest satanizm, ale tym zagrożeniem jest alkoholizm, tym zagrożeniem są narkotyki, tym zagrożeniem jest, no, patrząc tutaj na was w różnym wieku, no jest demoralizacja, tak to ujmę, czyli wszystko, co się na nią składa, z najgorszą demoralizacją. Więc to są zagrożenia, które stąd idą. Bardzo, bardzo poważne. Gdzie potem szukają duchowości i wchodzą w mroki, tak? Oddają cześć diabłu. I tak jest w Polsce. Są na przykład, tu powiem już dla tych starszych, żeby patrzeć na przykład, jak wchodzicie do browarów, na przykład na Starym Mieście w Gdańsku. Patrzcie, co to jest za browar. Komu jest to piwo dedykowane, które chcecie się napić z rzemieślniczego browaru? Bo jest tam jeden browar, gdzie jest dedykowane złemu to piwo. Tak jest. Przychodzą tam, mają towarzystwa teozoficzne, to już tak, to chodzi o sprawy filozoficzne związane z okultyzmem. I gromadzą ludzi z tego świata, tworzą swoje rytuały. To się dzieje, to się naprawdę dzieje. Tego nie widzimy, słuchając muzyki. Nie widzimy tego, bo to jest dla nas zupełnie niewidoczne. Dostajemy produkt, piosenkę. Za piękną piosenką, ładnie brzmiącą, pięknie wyglądającym artystą, nie widzimy tego, tej brzydoty i tego grzechu, które, tego smrodu diabelskiego, który się za tym ciągnie. Nie czujemy tego. Nie ma tego. Ale to prowadzi po to, ten pozór piękna, żeby cię skusić, no bo pokusa idzie często przez ten pozór piękna, prawda, że tam łechce i bierze cię do ciebie, bierze siebie do siebie. Więc tu trzeba dobrze teraz. Macie telefony, znacie już język angielski bardziej niż wasi rodzice, więc musicie tłumaczyć sobie teksty, łączyć sobie tekst z teledyskiem i z życiem wykonawcy. Wywiady są w prasach różnorodnych z artystami. I masz obraz człowieka, którego chcesz mieć jako towarzysza swojego w domu. Na ścianie w formie plakatu, czy w telefonie w formie muzyki, jak jedziesz do szkoły, do pracy i słuchasz. Musisz wiedzieć, czym karmisz swoje serce. Musisz wiedzieć, czy przypadkiem go nie zamulasz i nie zamykasz na Boże działanie tylko dlatego, że ci się podoba, a jeżeli ci powiedzą ogólnie, no zaraz, przecież ten zespół jest grany w takich stacjach, RMF-ka, Z-ka, S-ka, to nie może być zły. I tu się mylisz. Może być zły. Sam prowadziłem w radiu audycję, gdzie prezentowałem złą muzykę. Można prezentować w radiu złą muzykę? Można. I nikt mi tego nie kazał robić. Sam to robiłem, bo chciałem. Teraz zarządzam w radiu emisją, zarządzam programem emisyjnym, zarządzałem playlistą. To ode mnie zależało, co się znajdzie na playliście. Czy ja będę grał Madonnę, czy ja będę grał Katy Perry, Keshę, czy ja sięgnę po artystów może z kręgu reggae, może zagram Petera Tosha, a to był szaman. Na scenie, jak był koncert, padały chórzystki, ale to nie było działanie Ducha Świętego. Czy ja zagram Highway to Hell AC/DC? Ale śmieszne powiedział. Jak to Highway to Hell AC/DC? Przecież to wszyscy powiedzieli, to jest takie z przymrużeniem oka, tam w ogóle chodzi o coś innego. Tak, jest, to prawda, jest autostrada do piekła. I musicie to wiedzieć. A jesteśmy chrześcijanami. Ja tak sobie dzisiaj zerknąłem, co na ten temat powiedział święty kapłan, który na co dzień miał styczność z młodzieżą. Święty Jan Bosko. Mówię, skoro on się tego nie bał powiedzieć młodzieży, to ja wam też to powiem. Kłamcą jest ten, kto mówi, że jest chrześcijaninem i nie zachowuje się jak chrześcijanin. To powiedział święty Jan Bosko. Jeżeli już wiesz, gdzie się kryje zło, gdzie jest mrok, a chcesz to usprawiedliwiać, to zadawaj sobie pytanie. I nie staraj się sam na nie odpowiedzieć, tylko oddawaj to Jezusowi Chrystusowi. Zapraszajcie do swoich zainteresowań muzycznych Jezusa Chrystusa. Zapraszajcie Maryję. Będziecie prowadzeni. Bo po ludzku nie znajdziesz tego rozeznania. Ja nie znalazłem takiego rozeznania po ludzku. Żałowałem wyrzucić tanej płyty, bo zatrutego jabłka nie dam komuś w prezencie, chociaż zapłaciłem za nie 90 zł. No 95-50. Więc nie dam. Na Oliksa wystawię? No nie mogę, ale stan idealny. Co mam z tym zrobić? Co masz z tym zrobić? Zniszczyć masz to. Nie możesz nikomu dać.
Po prostu nie możesz, ale sam też tego nie posiadaj. Trucizny nikomu się nie daje. Dobrze, że teraz to jest w plikach, bo plik usunąć to jest łatwiej. Pewien maratończyk, z którym miałem kontakt podczas takich jednych spotkań, pyta mnie, no wie pan co, ale ja biegam, ja trenuję, 25 kilometrów dziennie robię, ja muszę mieć muzykę na słuchawkach, co ja mam takiego zrobić? Mówię, na początek ze Spotify'a lista chrześcijańska. A po drodze, proszę układać swoją listę, no trzeba tak działać. Trzeba tak robić, bo za darmo dostaniesz, prawda, dostęp do kanału, co prawda nie w kolejności masz płyty odtwarzane, ale już masz za darmo, jaka pokusa, a sobie tu nowa płyta, a jaka dobra, Katy Perry, to super. Módlmy się, bo ja tego się tak sam nauczyłem, na początku myślałem, że oni wszyscy są źli. To co, Pan Bóg stworzył złego człowieka? Każdy z nas ma iść tam, do nieba, uświęcać się, tutaj, tak to odbieram, tak to przekazuję, mam się uświęcać i ciągnąć innych za sobą, a inni mnie. I ten muzyk, który tam jest gdzieś w jakimś sensie upadły, on też ma tam się znaleźć, więc ta modlitwa jest ważna. Pewna dziewczyna pytała mnie, czy ma się modlić za Jareda Leto z zespołu 30 Seconds to Mars. Mówię, bo się boję trochę, bo on taki jest, no, niewierzący i tam z Pana Jezusa sobie drwił. Mówię, czy co, czy ja mogę? Modlitwa jest bardzo potrzebna, może twoja będzie tą jedyną dla tej osoby. Bo kto się tam modli, prawda, za aktorów znanych? Sobie występują, zagrali, poszli. Może nie ma kto się pomodlić. Może ty się możesz pomodlić. Być może twoja modlitwa będzie tą jedyną. I być może tą do zbawienia prowadzącą tę osobę. I tak należy tutaj na to spojrzeć. Nie czuć nienawiści do artystów, ale patrzeć na te owoce tego ich działania i je odrzucać. Odrzucać te produkty, nie brać ich. Pomimo, że to jest piękne, kochane, cudowne, odrzucać. Bo w tym tkwi pokusa, że jest piękne i ma pozór takiego kochania. Kiedy byłem konferansjerem, bo też z tego zrezygnowałem, słuchajcie, uznałem, że no nie mogę służyć dwóm panom. I zostawiłem to ostatnie zlecenie, które do mnie przyszło, było najbardziej intratne finansowo. Grzegorz, nie zrobisz tego? Ostatnie, tylko zrób ostatnie. Dosłownie jakbym słuchał, że mi ten zły do ucha szepcze przez usta człowieka. To tylko będzie ostatnie dla ciebie zlecenie, te kilka tysięcy złotych, no słuchaj, ile tam 2 godziny się przemęczysz, będzie super, no nie? I tak mówię, nie, już złożyłem przyrzeczenie komuś, złożyłem przyrzeczenie swojemu ojcu, Panu Bogu. To jak ja teraz będę wyglądał? Jak, nie wiem, czy tutaj któryś z was już uczestniczy w duchowej adopcji dziecka poczętego, zagrożonego zagładą, to jest 9 miesięcy modlitwy. To jest bardzo ważna rzecz dla mężczyzny, ponieważ jak facet coś obieca, to to robi w przyrzeczeniu, w przysiędze. Więc te 9 miesięcy będzie się modlił tym 1/10 codziennie. I ja w to właśnie poszedłem, żeby przytulić się przez Maryję do Chrystusa. I w tej modlitwie, mówię, codziennie po tym 10 różańca, żeby się przytulić, żeby to weszło w krew, bo tyle lat było bez Pana Boga. Jak to zrobić, żeby tak od razu znowu to wszystko do siebie przytulić, żeby ta myśl, bo nieustannie się módlcie, żeby ta myśl cały czas była, żeby w jakimś akcie strzelistym wędrowała do nieba, żeby w chwili zwątpienia, kiedy kumple przychodzą i cię wyciągają na wódkę, powiedzieć nie, bo wiesz, że masz żonę i dzieci i nie przyjdziesz do nich do domu śmierdzieć wódką. I że powiesz nie, że ci będzie na to stać. A u mnie było tak, że jak zaczynałem koncert, duży koncert, to za sceną stawiali budkę. W tej budce był tak zwany szwedzki stół, wystawione wędliny, ciasta, chlebek, często było też gorące dania, no i oczywiście był alkohol. I była taka sytuacja, że jako prowadzący, no przecież nie mogłem sięgnąć po alkohol. Wejdę pomiędzy zespołami i co? Przecież tam słońce nieraz padało prosto w twarz, to mówię raz, dwa i byłaby tragedia, prawda? A oczywiście artyści tam się nie krępowali. Ostatni schodziłem ze sceny, to już wszystko było wypite i zjedzone. I tak zostałem uchroniony od alkoholu. Tak zostałem uchroniony od wódki. To łaska od Pana Boga, że nie zostałem muzykiem, gitarzystą, a zostałem konferansjerem. Było fajnie, bo najdłużej byłem na scenie,
ale wszystko było już przez innych skonsumowane. Były sytuacje bardzo niedobre właśnie, jak ludzie traktowali to, co tam jest, a nie widzicie, bo oglądacie często transmisje koncertów w telewizji, a tam z tyłu się toczy życie ważniejsze. To, co jest z przodu dla was, dla nas, nie jest ważne. Ważne jest to, co jest z tyłu, na zapleczu. Tam się dzieją najważniejsze rzeczy dla tych muzyków. Nie dla nich jest ważne to, że wyjdą, zagrają, ale to, co się potem będzie działo w towarzystwie, w różnych nadziejach, które potem się rozwiewają najczęściej, które są tam inicjowane. Dziękuję Panu Bogu za to, że mnie z tego wyrwał. Ja się czuję taki wyrwany z niewoli. Napisałem książkę Czego słuchasz? Diabelska propaganda, gdzie sporo o muzyce jest w różnych gatunkach. I do tej książki wstęp właśnie napisał Heres, Jacek Zajkowski, z Wyrwanych z niewoli. I mówię, to nas połączyło, to wyrwanie z niewoli, bo nieraz się wydaje, że ta niewola to jest czymś takim bardzo widocznym i że to widać, bo widzisz te łańcuchy, które masz założone i czujesz ich, nie możesz mocno, czujesz ich po prostu ciężar i dźwięk, a to jest ta niewola niewidoczna. Zanurzasz się w tym bagnie, nie czujesz tego. Często mówiłem na konferencjach i wam teraz jeszcze raz to powiem. Jest takie doświadczenie, ale nie róbcie tego. Korzystajcie z tego, że już tam naukowcy to zrobili. Że jak żabę się podgrzewa, to ona nie wyskoczy z wrzątku. Ale jak się żabę wrzuci do wrzątku, to wyskoczy. Więc ja byłem taki podgrzewany do tego wrzątku, żebym został zagotowany całkowicie. Całkowicie. Nie tylko ja. Ludzie z mojego, z biznesu również. To dotyczy całego tego świata. I dotyczy was, słuchających muzyki. Bo to jest takie wtłaczanie wam w serca tych brzmień, żebyście je pokochali, żebyście stali się fałszywie tolerancyjni, żebyście bronili do ostatniej kropli krwi swoich wykonawców i idoli, bo nie można powiedzieć czegoś takiego, że tu jest coś niedobrego w tej muzyce. A chrześcijanin nie powinien obrażać swojego Boga, Boga, jedynego Boga, Ojca, właśnie czymś takim. I dlatego odrzuciłem tę przyjemność. Całą tę przyjemność w akcie woli. I zostałem uwolniony z przymusu słuchania muzyki. Ona mi towarzyszy, jest gdzieś, ale nie mam przymusu, że jak mi smutno, to sięgam po muzykę, jak się raduję, to sięgam po muzykę. Jak mi jest smutno, odwołuję się do Pana Boga, jak się cieszę, dziękuję Panu Bogu. I za smutek też Mu dziękuję. To taka historia, która się toczy cały czas, od jednego z młodszych od was, tutaj, który stoi przy mikrofonie. Maryjo, Matko Boża Giedrzwałcka, módl się za nami. Otocz płaszczem opieki wszystkich tutaj znajdujących się. Schowaj nas do swojego serca, jak arki. Trzymaj nas tam, nie wypuszczaj spod swojej opieki. A w chwili największego upadku, kiedy sam nie będę mógł się podnieść, trzymaj mnie za rękę i nie daj mnie, żebym się nie podniósł. Trzymaj i podnoś. Amen. Jeżeli macie jakieś pytania, to was zapraszam. Ja jestem z mikrofonem, podejdę. Skorzystajcie z tego czasu. Specjalnie tak zostawiłem trochę jeszcze minutek, żebyście mogli mi jakieś pytanie zadać, co was nurtuje, może co was niepokoi, może z czym się nie zgadzacie, że przyszedł i wam tu na muzykę nagaduje taki jeden pan z radia. Gra muzykę na co dzień, na muzykę gada. Także słucham. Tu jest takie pytanie, czy muzyka może mieć taki wpływ jak narkotyki? Czy można się do takiego stanu doprowadzić, słuchając jedynie muzyki, jak przez narkotyki? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja akurat na muzyce techno tak się nie znam, ale świadectwo Lecha Dokowicza jest bardzo dobre i pokazuje, jak podczas imprez muzyki techno wchodzi się nawet i w trans. Niekoniecznie używając jakichś dopalaczy, że sama muzyka wystarczy. Jest w muzyce sporo niedobrych intencji, one na przykład w muzyce jazzowej czy w bluesie nazywają się Blue Note, to jest taki smutny dźwięk, w muzyce metalowej Devil's Triton, gdzie nie trzeba tekstu, tak? Jest intencja, jest zła intencja, czyli nie prowadzi do Pana Boga, nie oddaje ta muzyka chwały Panu Bogu, ma nie oddawać chwały Panu Bogu. A nie ma czegoś pomiędzy, jak nie oddaje Panu
Bogu chwały to komu? Nie zostaje to gdzieś tam w powietrzu zawieszone. Znam człowieka, który w Berlinie podczas właśnie imprezy Love Parade wszedł w taki trans, że w tym transie, w takim amoku wpadł, znalazł się na autostradzie, czyli jak daleko musiał iść w swojej nieświadomości z centrum Berlina, że znalazł się na autostradzie, prawie był potrącony przez samochód do tej pory, a to jest już 15 lat, jest pod opieką lekarza, psychiatry. No człowiek nie oddał swojego życia Panu Jezusowi i jest niewierzący, jak sam mówi o sobie, ale do tej pory nie znalazł równowagi, która nie pozwala mu podjąć jakiejkolwiek pracy. I to w wyniku właśnie takiej imprezy muzycznej. Więc jest to wielkim zagrożeniem. Wprowadza to człowieka w stan niekontrolowanej zupełnie nieświadomości. W ogóle wprowadzenie w taki stan jest już czymś złym, bo pozbawia człowieka jego woli w tym momencie. Staje się bezwolny. Jest to wielką tragedią, bo to jest taka marionetka, jak zespół Metallica śpiewa Master of Puppets. Jest ten ktoś, który cię pociąga za sznurki, a tym kimś no nie jest Pan Bóg. Więc to należy rzeczywiście podchodzić z ostrożnością i bardzo mocno sprawdzać intencje. Z jaką intencją dana muzyka jest tworzona, dany festiwal muzyczny jest prezentowany. Sporo dźwięków tak zwanego gotyckiego rocka, muzyki gotyckiej, gdzie w te dźwięki nie wchodzi tylko muzyka rockowa, ale takie dark ambienty, to jest bliskie muzyki techno brzmienie, jest to muzyka dedykowana dosłownie złemu. Tak samo w realizacji przedstawień, które polegają na zadawaniu sobie specjalnie cierpienia sadomasochistycznych, gdzie brzydota jest sprowadzona do roli piękna. I ci, którzy są performerami, uważają brzydotę za piękno. I słuchacze dochodzą do takiego momentu, że ta brzydota staje się pięknem dla nich. To jest bardzo niebezpieczne. I to nie dzieje się pod wpływem jakichkolwiek używek, tylko pod wpływem samej muzyki, przebywania w tym środowisku, w tym towarzystwie. I to są sytuacje tak ekstremalne, porównywalne z doświadczeniem Indian, inicjacji młodych chłopców w mężczyzn, gdzie w takim rycie, prawda, ludu pierwotnego, można powiedzieć, jakim byli Indianie, zawieszanie za skórę na hakach młodego chłopca było sprawdzeniem jego męskości, odporności na ból, a artyści to robią, transmitując na YouTubie takie rzeczy. Nie pod wpływem używek z tego środowiska. Malują obrazy, używając do tego własnej krwi. Mówiłem, jeden przykład tego jest bardzo, bardzo dużo. Obrazy, które są sprzedawane na aukcjach. Znany artysta, to za dużo pieniędzy taki obraz zostanie sprzedany. My jesteśmy tutaj chronieni rzeczywiście. Jest tak, jak mówi pan Lech Dokowicz, że jest to w tym coś, że Polska jest mocno omodlona, że przekraczając granicę, jak uciekał z Niemiec do Polski po imprezie, gdzie miał takie zagrożenie mocno duchowe, poczuł wolność, pokój serca. I rzeczywiście u nas te sprawy nie są tak nagłaśniane, ale i przez samych performerów nie są prezentowane w takim stopniu, jakie jest to już robione na Zachodzie, ale trzeba wiedzieć, że poprzez muzykę dochodzi się do takich zagrożeń, bo poprzez fałszywą tolerancję dochodzi do całkowitego stłamszenia wrażliwości, a całkowitego zdruzgotania głosu sumienia. Nie mamy już tego głosu w sobie, jesteśmy zamknięci na głos Pana Boga zupełnie i łatwo oddać się manipulacji. I nie potrzeba tutaj narkotyków ani alkoholu. A pytanie z Pogo jest czymś? Sam wchodziłem w Pogo, też to robiłem dla niewtajemniczonych, powiem, że to jest taki tak zwany, nie wiem, czy to jest taniec. No, to jest taka zabawa polegająca w rytm dosyć mocnej punkowej lub metalowej muzyki na wymachiwaniu rękami, nogami lub skakaniu w miejscu. Dosyć energetycznie, jak się ma długie włosy, tym lepiej to wychodzi, bo można jeszcze stage diving sobie porobić i pomachać. Dużo pyłu, bo jak jest pył, idealnie tak z pola namiotowego to się idealnie nadaje. Trawy już potem nie ma, jest sama ziemia, bo się nosi buty ciężkie, glany. Czy jest czymś złym? Jest to moment tak zwanej pseudo-wspólnoty. Ja to tak nazywam, bo byłem w subkulturze i czułem się dobrze. Czułem się dobrze wśród osób subkultury, bo się z nimi spotykałem w różnych sytuacjach towarzyskich, mniej lub bardziej zdrożnych, ale to była jakaś pseudo-wspólnota, że razem to robiliśmy.
I pogo było takim tańcem, że nikt tam sobie krzywdy nie zrobił, a ktoś upadł, to go podnieśli. Tylko że owoc jest bardzo ważny w takiej sytuacji. Owoc jest bardzo ważny w takiej sytuacji. Co jest tym owocem takiej wspólnoty i takiego bycia? Na pewno nie w moim przypadku nie okazała się pomocna dłoń ludzi, z którymi przebywałem. Nie uzyskałem pomocy. Ja mógłbym uzyskać pomoc, choć się napijemy, no nie? Na tej zasadzie. Pójdziemy, napijemy się razem, powiedz nam swoje smutki, troski, wylej, a rano cię zostawią z taką bolącą głową. Więc to jest ważne. Ja mógłbym być nawet i bardziej radykalny, bo ja tak często mówię o radykalizmie, zwłaszcza do młodych ludzi, pójścia za Chrystusem. Was do tego namawiam, takiego właśnie mocnego pójścia za Nim, nie oglądania się na ten świat. Wiem, że to jest trudne, jeżeli się jest w takim wieku jak wy. To święty ojciec Pio powiedział coś takiego, jest taka książka świadectwa i te świadectwa składają ludzie, którzy mieli z Nim kontakt. I właśnie jeden mężczyzna powiedział, że przyszedł do ojca Pio się wyspowiadać, no i prosić o radę, bo dużo ludzi prosiło go o radę. I zapytał, czy on może związać się z dziewczyną, którą poznał na potańcówce nad morzem. A święty ojciec Pio powiedział, nad morzem? No coś ty. Jeździcie nad morze, na plażę, w Gdańsk, wybrzeże całe? Jaka jest atmosfera? Taka nie Boża, no nie, chyba że jest ewangelizacja nadmorska. To wtedy. I mówi, nie jest, są, trzeba szukać miejsc i się otwierać, ale to też nie czekać, że tak dostaniesz nagle z nieba, tak? Tę sytuację. Musisz w nią wejść z czystym sercem. Chcesz poznać partnerkę i tak dalej. Ojciec Pio tutaj właśnie powiedział, nie było to miejsce na tej potańcówce, na zdobycie partnerki na całe twoje życie. Czyli ten taniec, a jaki to mógł być taniec? No nie pogo, prawda? To taka moja odpowiedź, trochę pokrętna. Ja już w pogo nie wchodzę. Do niczego dobrego pogo mnie nie doprowadziło w każdym razie. To, tak bym to ujął. Patrząc na to, jak to wszystko wyglądało, tworzyło to jednak subkulturę, która wewnątrz siebie była dobra, ale źle traktowała wszystkich, którzy byli wokoło. Czyli nie była otwarta na drugiego człowieka, tylko na siebie. Ja mam trochę takie pytanie z innego zakresu. Jeśli mógłby pan podzielić się, jak wyglądało pana życie, może studenckie, kiedy pan wchodził w młodą dorosłość? I czy Pan Bóg, w jakim miejscu był Pan Bóg w Pana życiu oraz czy kiedy wchodził Pan w karierę muzyczną, czy jakby co się takiego zadziało, że Pan jakby przeszedł troszkę na inną stronę w tym momencie? Zaskoczę Was, ponieważ jestem animatorem pierwszego stopnia, Oaza, i tak to było w szkole średniej. I to jest kolejny akcent. Można upaść niezależnie kim się jest. Stąd to, co mnie nauczyło w tym życiu, to być cały czas w stanie łaski uświęcającej. Nawet błahe upadki, żeby się z nich podnosić. Właśnie trzymać się Maryi, prawda, żeby podnosiła z tego, bo mówię, im dłużej, jak ja mam ponad miesiąc bez spowiedzi, to czuję, że już coś jest nie tak. Nie mam ciężkiego grzechu, ale czuję, że coś jest nie tak, prawda? Że taki jest stan, czyli taka wrażliwość wchodzi. Taką Pan Bóg ci daje wrażliwość i że nie czujesz przymusu, że masz iść do spowiedzi. I ja byłem w takim momencie w szkole średniej, gdzie przystąpiłem do oazy i jak szybko upadłem. Robiliśmy księdzu psikusy w czasie letniej oazy. Na tablicy wypisywaliśmy mu nazwy zespołów. Led Zeppelin, Black Sabbath w kształcie krzyża. Bo my muzyki słuchaliśmy i tak sobie takie dowcipy. Oczywiście wiedzieliśmy, że będzie krzyczał, bo nie wiedział nawet, co to są za nazwy tych zespołów, bo widział jakiś krzyż z nas napisany, a Black to czarny, Sabbath to wiadomo, no nie? Więc nie kojarzył tego z zespołem, tylko że tu mu jacyś próbują wprowadzić złego, no. I tak to było, bo próbowaliśmy nieświadomie, ale to robić. Więc od tego się to zaczęło. W ogóle nie miałem rozeznania w muzyce, chłonąłem muzykę każdą i uważałem, że im więcej muzyki rockowej znam, tym jestem kimś lepszym ponad ten, kto słucha muzyki no, takiej bardziej estradowej, tanecznej czy dyskotekowej. Uważałem się za lepszego, że jestem bardziej wykształcony muzycznie, przez to bardziej wyrobiony. I każdy inny, kto słuchał gorszej muzyki, był dla mnie gorszy. A z tobą nie można pogadać, nic, wejść w żaden komunikat. Więc to już pokazywało to, w jaki sposób byłem, no, dawałem się prowadzić złemu, że no, nastąpił ten kryzys wyjścia na studia oczywiście do innego miasta. Ja akurat miałem sytuację taką, że ja nie wyszedłem spod opieki rodziców, bo w młodym wieku mój tata zmarł,
więc ja przejmowałam w domu jakby jego rolę. To mnie nauczyło nie płakać i to też trochę było niedobre dla mnie, ponieważ zbyt szybko to się w moim życiu wydarzyło. W wieku 13 lat mój tato zmarł, byłem przy jego śmierci i po tym wszystkim postanowiłem nie płakać. Postanowiłem być taki twardy. I tam, gdzie była twardość, taka męskość, taka pseudomęskość w muzyce, tam w to wchodziłem. Bardzo mi to odpowiadało. I czas studiów to był właśnie taki czas całkowitego już takiego rozmiękczania się poprzez życie studenckie, no i chęć prowadzenia swojego życia nieciężką pracą, tak? Jest taki moment w życiu każdego, wydaje mi się, człowieka, że fajnie byłoby to życie przejść, ale żeby nieciężko pracować, żeby znaleźć taką pracę, żeby późno wstawać, wcześniej do domu wracać, duże pieniądze przynosić, a najlepiej często być na wyjazdach zagranicznych, ażeby pieniądze same się zarabiały. I miałem coś takiego w swoim życiu i tak do tego dążyłem i wydało mi się, że bycie muzykiem sprawi właśnie to, że sprawię przyjemność innym i sobie. I w to wchodziłem i tam rozmiękczyłem siebie. Bo pamiętam sytuację, że kiedy odszedłem z Oazy, pojechałem do Jarocina na festiwal rockowy i nie miałem gdzie zostawić plecaka, bo nie miałem namiotu. I tak się tak wałęsałem, szwendałem, podchodzę do jakiegoś namiotu, patrzę, a oni tam mają Forzoe, no nie? Patrzę, o, widzę Oaza. Idę do nich, mówię, na pewno jak u nich zostawię plecak, to mnie nikt nie skradnie. No, taka nauka z Oazy, jak u nich zostawię plecak, to mnie nikt go nie skradnie. A do nich przychodzę i oni tam oczywiście, chodź tutaj, miłość, czy wiesz, kim jest Pan Jezus? A ja do nich, co wy mi to opowiadacie, jestem animatorem pierwszego stopnia, no nie? Jaka pycha. Patrzcie, w takim młodym wieku, jaka pycha we mnie się już uderzyła, a chciałem im pokazać, że jestem lepszy, ja już jestem tam, a też jestem byłem w Oazie. Wzięli plecak, przechowali mi. Także to się zaczęło i to było już powolne, bo im bardziej wchodziłem, tym rozmiękczałem całkowicie swoją wiarę. To było tak zwane, taki katolicyzm niedzielny, gdzie cały tydzień szło się zupełnie przeciwko Panu Bogu, w niedzielę się szło do kościoła. Ale całkowicie nie rozumiałem Eucharystii, zupełnie. To było mi dane tylko z domu, że ja muszę być w kościele w niedzielę. Miałem szacunek dla księży, ani złego słowa nie powiedziałem nigdy na księdza, ani na różaniec, ani na Matkę Bożą. To miałem z domu. Ale tak całkowicie się wyautowałem. Więc to było powolne, bardzo powolne, nie, aż do tego momentu, który wam powiedziałem, takiego mocnego uderzenia w serce, jakie otworzyłem, kiedy zrozumiałem, co się wydarzyło, bo nie wiedziałem, że tak się dzieje. Ale miałem łaskę, że w tym wszystkim poprzez moje wychowanie dałem swoim dzieciom też to samo, czyli były ochrzczone, pierwsza komunia i przygotowanie do bierzmowania i przyjęcie sakramentu. Także tu Pan Bóg tak po tę drogę potoczył. A jedna ważna rzecz, którą muszę wam dopowiedzieć do muzyki, jest takie hasło sex, drugs and rock and roll. To jest hasło szatana. Wydawałoby się, że nie, że muzyki rock and rollowej, że tak się używa. A to są trzy elementy, które cię odseparowują od twoich rodziców, które powodują bunt wobec rodzica, całkowite często zerwanie kontaktu z rodzicami. To nie jest bunt, taki kontestacja nastolatka czy kontestacja młodego człowieka, tylko bunt szatana, tak jak został strącony. Chodzi o taki bunt w tych trzech słowach. A mainstream doprowadził do tego, że to są hasła popkultury, że jak się mówi o tym, że coś jest drożnego, w tym to się człowiek śmieje. No jak to przecież jest muzyka rock and roll, pokazuje się znak rogów z palców, to jest rock and roll, prawda? Nie. Tak nie jest. I to też zrozumiałem bardzo mocno, że w wielu symbolikach zespołów, na przykład w wyuzdanych ustach znaku zespołu Rolling Stones, nie ma niczego dobrego. To wyuzdanie nie prowadzi cię do Pana Boga. Zmiękczy twoją wiarę, jak zmiękczało moją wiarę. Nie wnikając w teksty, bo o tych bardzo tekstach dużo by można było mówić, ale tak ogólnie taka była moja droga całkowitego niszczenia własnej wrażliwości chrześcijańskiej. Do tego stopnia, że byłem w towarzystwie satanistów, zapraszałem ich do radia, prezentowałem ich muzykę, rozmawiałem z nimi na tematy muzyczne, sądząc, że tej muzyki, która jest śpiewana po angielsku, a ciężko to nazwać śpiewem, i tak nikt nie zrozumie. Muzyki pisanej z intencją konkretnego zła, bo nawet w różnych rytach. Jakieś jeszcze pytanie?
Ja mam pytanie, bo kiedyś siedziałam w tym i próbowałam właśnie się dowiedzieć, jak to, czego można, czego nie można. Nasze środowisko też katolickie tego nie ułatwia, ponieważ u mnie w duszpasterstwie na przykład i generalnie tak ludzie słuchają najróżniejszych rzeczy, prawda? My katolicy. I chciałabym zapytać o brzmienie, ponieważ spotkałam się z takimi artykułami ludzi, którzy twierdzą, że jakby podstawy muzyki rockowej, to znaczy tego rąbania rytmicznego i innych rzeczy. Ja byłam na koncertach rockowych i słuchałam i najróżniejsze rzeczy też, ale chciałam zapytać o jakby o to brzmienie, nie o tekst. Bo właśnie spotkałam się z artykułami, że jakby taka intencja, że to samo mocne po prostu rąbanie z głośników już jest, już może być w tym coś. Dla mnie to jest takie krótkie, jeżeli coś się nie prowadzi, cię muzyka do Pana Boga, to cię nie prowadzi, to gdzie cię prowadzi, prawda? Jak ja wchodziłem w brzmienia metalowe, to nie były emocje Boże, wręcz przeciwnie. I w tym momencie samo w ogóle, bo tu mówimy, to jest trudny temat, ale bardzo ważny, bo dotyczy okresu, kiedy poprzez niewolnictwo dużo mieszkańców Afryki zostało na siłę przeciągniętych do Stanów Zjednoczonych i tam przede wszystkim, razem z całym szamanizmem, z tymi ich wierzeniami pogańskimi, demonicznymi, gdzie rytm perkusji był bardzo ważny, który wcześniej nie był znany w kulturze białych. W tej kulturze tak zwanej, jak się mówi, nawet europejskiej, tak? Nie był znany. Była tworzona muzyka klasyczna i to była muzyka klasyczna dla wyższych sfer, nie masowa. Muzyki klasycznej, gdzie były tworzone msze, nie przedstawiano przecież na jarmarkach. One były w specjalnych okolicznościach grane, albo w kościołach, albo na dworach. Bądź też na barkach, jak to było na Tamizie, na Wyspach Brytyjskich. Nawet i te pieśni minstrelowe, nawet nieraz takie lubieżne, ale one były pozbawione rytmiki, która wprowadzała w trans. Powodowała zabawę, ale nie powodowała transu. Wprowadzenie rytmu perkusyjnego do muzyki razem z gitarą basową, czyli całej sekcji rytmicznej, doprowadziło do pojawienia się brzmień, na które bardzo mocno reaguje ciało człowieka z każdymi zmysłami. To zostało w jakimś sensie okiełznane przez białych muzyków, przez muzykę bluesową, rytmem bluesową. To się przerodziło w hard rock, w muzykę rockową, w big beat. Ale to było kwintesencją. Zawsze ten rytm. Gitara co prawda miała słówki i często były piękne, ale podstawą był riff, tak? Riff, czyli powtarzający się motyw gitarowy, który jest osią często wszystkich utworów i on tak naprawdę jest najważniejszy. Więc podpora sekcji rytmicznej riff. Trzy rzeczy, które tak naprawdę są zgubne w muzyce i one powodują często zatracenie się człowieka, wprowadzenie nawet w amok. W czasie koncertu. Sam się w taki amok w czasie koncertów wprowadzałem. Było mi bardzo ciężko po koncercie, kiedy ten poziom adrenaliny mi szybko spadał, dojść do równowagi. Więc wtedy potrzebowałem dodatkowych bodźców. Tym dodatkowym bodźcem mógł być narkotyk, nie brałem nigdy, mógł być alkohol, nie nadużywałem jako młody chłopak, chociaż próbowałem, a dla niektórych mogło to być na przykład no coś tragicznego, tak? Czyli targnięcie się na swoje życie nawet, bo takie rzeczy takie były wywołane tym wszystkim. Więc to wytwarzało emocje nie do ogarnięcia całkowicie przez człowieka. To opadało, bo to właśnie mój kolega, ten znany perkusista, on nie żyje, bo po koncercie, o nim wam mówiłem, Krzysiek, no taki poziom adrenaliny w sobie osiągnął, tak się nakręcił, tak mocno, że już nie było możliwości, sprężyna się skończyła. Już dalej korbką nie można było, a koncert się skończył. Ludzie się rozchodzą, a on ciągle w napięciu, wszystko napięte, chce dalej grać, nie ma komu. I zaczęło to iść w drugą stronę, czyli zaczęło to z niego wszystko spadać do takiego momentu, że sobie z tym nie mógł poradzić i tak nadużył narkotyków, że odszedł. Więc i to wszystko z powodu brzmienia, on bardzo mocno w rytmie był postawiony. Ja mówiłem tu o Blue Note, bo mamy w muzyce jazzowej, bluesowej nurty. W bluesie to często i w soulu wchodziło w muzykę gospel, czyli muzykę, która miała oddawać cześć Panu Bogu. W Ameryce wytworzył się pseudo gospel bardzo erotyczny, gdzie ofiarą padła taka artystka Aretha Franklin, tego nurtu w samym początku, bo
jako kobieta została wykorzystana właśnie w takiej sytuacji grania takiej muzyki. I tu też trzeba uważać i patrzeć, nie każda muzyka, która wydaje się uwielbieniową, jest muzyką uwielbieniową, bo jakiemu panu to uwielbienie się tam tą muzyką daje? Trzeba dobrze wiedzieć, trzeba dobrze na to patrzeć. I wplecione to jest w muzykę. Blue note, czyli te smutne dźwięki, które nie mają dawać uwielbienia Panu Bogu, a wprowadzać człowieka w sytuacje smutne, depresyjne. W sytuacji zespołów metalowych, to jest David Triton, muzyka. Kiedyś się mówiło, że w średniowieczu to brzmienie było zakazane. Ono nie było mile chętnie widziane, ponieważ nie prowadziło człowieka do Pana Boga, stawiało człowieka w centrum. Ta muzyka doprowadzała do tego, że człowiek nie oddawał chwały Bogu, tylko sobie. I to było powodem, że nie chciano wykorzystywać tego dźwięku w muzyce sakralnej. A on jest wykorzystywany teraz w muzyce rockowej. Także to są trudne tematy, ale jeżeli się interesujecie, to czytajcie, żebyście pogłębiali swoją wiedzę i nie dawali się wprowadzać w maliny. Bo jak się dacie wprowadzić w maliny, to będzie trudno. W ogóle sami sobie nie dajemy rady. I to jest tak, żebyście nie myśleli, że to spotkanie się kończy beznadziejnie, jakimś pesymizmem. Nie. Bo kto jest naszą nadzieją? Jezus Chrystus. On za każdego ucisku nas wyzwoli. Jeżeli mu się oddamy w zawierzeniu, oddamy mu swoje życie, on z takiego ucisku wyzwoli. Ja widziałem ludzi wyzwolonych z hazardu, z takiego opętania hazardem, że po ludzku by z tego nie wyszli. A w zawierzenie Chrystusowi do tego doprowadziło. Widziałem człowieka opętanego erotyzmem, który z tego wyszedł poprzez oddanie swojego życia Chrystusowi przez serce Maryi. To się dzieje na naszych oczach, tu i teraz. Ten świat niewidzialny jest bardzo realny, tak jak nasz anioł stróż, który jest o nas. Nas tutaj jest dwakroć więcej, może przecież więcej, bo przecież i Matka Boża jest z nami. Są święci, jestem przekonany, że są tutaj, towarzyszą nam. Ale każdy ma swojego anioła stróża. To jest ten niewidzialny świat. Ostatnio mnie zapytała, teraz byłem w Zwierzyńcu, też na takim spotkaniu z młodymi, i zapytała mnie dziewczyna, czy ona może horrory oglądać i muzykę tworzoną do horrorów słuchać. A ja mówię, ale po co ci taki świat, który jest nierealny, bo on jest sztucznie stworzony, skoro ty masz ten świat niewidzialny, który jest bardziej fascynujący niż to, co ci w tej telewizji pokazują. I to możesz pogadać, porozmawiać z tym niewidzialnym. Jest obok ciebie. To wszystko tu się dzieje. A walka duchowa też się dzieje, bo do końca naszego życia będzie ta walka o nas, każdego z nas. Się toczyć. Po co nam te filmy horrory? Po co tym się jeszcze nakręcać? Dochodzi, to jest stylistyka muzyczna, jeszcze jest z tym związana, ale to też dużo by mówić, czasu na to aż tyle nie mamy. Nie wiem, czy wyczerpałem, tak? Dlatego pytam, ponieważ są piosenki nawet chrześcijańskie, w sensie z tym rytmem, a są też, można powiedzieć, rockowe piosenki, gdzie tej rąbanki prawie nie ma, prawda? Ważna jest intencja. Wykorzystujemy perkusję, gitarę rytmiczną, czy to nic złego jest, wykorzystujemy. Muzyka metalowa nie powstała przecież na chwałę Panu Bogu, jest dużo zespołów chrześcijańskich grających w tym nurcie. Na miejscu starych świątyń pogańskich stawały kościoły, tak? Więc tę przestrzeń po prostu trzeba oddać Panu Bogu, wprowadzić tę przestrzeń Jezusa Chrystusa, o czym mówię, że trzeba zapraszać do swoich zainteresowań, a On będzie te miejsca zmieniał. I będzie można tą muzyką, instrumentami oddawać chwałę Bogu. No wczoraj byliśmy na takim fantastycznym koncercie tutaj, oglądaliśmy w różnym instrumentarium, tak? I wszyscy mieli serce gdzie? Mieli serce tam, kierunek niebo. Czyli jaka była intencja pisania tych utworów? Właśnie taka. To jest ważna intencja, żebyście mocno weszli w zrozumienie intencji. Z jaką intencją twórca tworzy muzykę? Może ona być w ogóle pięknie zrobiona jak zespół Enigma, taki jest utwór Sadness, który jest grany przez stacje komercyjne jako Złoty Przebój, a Enigma jest zespołem satanistycznym. A tam chorał gregoriański został wykorzystany do tworzenia. Więc trzeba patrzeć na owoce, śledzić, no jest to obowiązek. No jest taki czas, skoro tyle czasu przebywacie w świecie muzyki, jesteście zobowiązani do tego, żeby go poznawać z różnych stron. Nie dać się omotać, bo to jest niewidzialne omotanie i potem trudno z tego wyjść. Ale ja wierzę, na moim przykładzie wam podaję, że
takie mocne serca płynące zawierzenie przez serce Maryi sercu Jezusowemu spowodowało to, że z niepłaczącego faceta stałem się po prostu takim mazgajem w tym momencie, bo się rozryczałem, nie miałem chusteczek, nawet żeby się wytrzeć, więc w ogóle ciekło ze mnie mocno. Rozpłakałem się po raz, można powiedzieć, drugi w życiu po śmierci ojca. Jeszcze bardziej, ale to nie były łzy smutku. To były łzy radości, szczęścia. Cieszyło się moje serce. Więc to jest też takie zadanie dla was. Słuchajcie, jeżeli mogę takie zadanie wam zadać, to jest na dzisiejszy wieczór w waszych świątyniach, bo każdy z was jest świątynią Boga, żebyście po prostu Panu Bogu to oddali. I w swoim sercu wieczorem powiedzieli: Jezu, jesteś moim Panem, jesteś moim Królem. Żeby każdy z was w sercu to powiedział. Ogłoście Królestwo Boże w swoim życiu i autorytet Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Powiedzcie, żeby was prowadził w waszych zainteresowaniach muzyką, bo my możemy sobie teraz tłumaczyć. Ja mogę podać 500 nazw zespołów, a wy jeszcze powiecie, że jeszcze 500 nie podałem. Dlatego też nie idźmy w tę stronę, żeby teraz sobie przykłady dawać zespołów, tylko idźmy w tę stronę, co zrobić, żebyśmy byli po Bożemu prowadzeni przez życie. A te instrumenty nam daje nasz Kościół. Podpowiadają nam to nasi pasterze. To miejsce jest uświęcone, to jest święte miejsce. Gietrzwałd też jest święte miejsce. Uzdrowienie miałem w kaplicy domu pielgrzyma, a nie w kościele, to drugie. Bo tam, gdzie przychodzi niebo, jest ziemia święta. I tego zły nam nie zabierze. Uświęcam tu siebie, będąc tu z wami. Mam nadzieję, że wy też się uświęcacie. Ja tutaj na koniec już oddam mikrofon ojcu. Bo nie wiem, czy chcecie jeszcze jakiś mieć kontakt ze mną, to przez Facebooka zapraszam, jestem dostępny, można pisać do mnie. Pamiętajcie o gazetkach, żeby sobie zabrać. No i zapraszam. Nawet mnie tam atakujcie. Jeżeli macie coś, co was na tyle niepokoi, że chcecie mi nawrzucać, to też mi nawrzucajcie. Ja się nie będę gniewał, a odpowiem po prostu na tyle, na ile będę umiał, żeby odpowiedzieć. Mamy się wzmacniać w wierze. Ja chcę was wzmacniać, ale też proszę, żebyście też mnie wzmacniali. Amen.